Historyczne i szkła w tak zwanym stylu staroniemieckim. Były to szkła, które nabywał Eckert w Hucie Józefine. Wspomniana jest także taka anegdota, ponieważ Eckert przypisał sobie zarówno i dekoracje, jak i formy tych szkieł własnej firmie, że sprawa wieńcząca, jakby finałowa, skończyła się w sądzie. Fritz Eckert przegrał, natomiast udowodnił też i uzasadnił, że szkła pochodzą z Huty Józefine w Szklarskiej Porębie. W naszych zbiorach jest kilka szkieł takich form podstawowych, które nie posiadają jeszcze dekoracji. Szkła zakupione przez Eckerta trafiały do malarni, gdzie charakterystyczną formą zdobień były właśnie szkła w stylu staroniemieckim. Widzimy tu przeróżne dekoracje malarskie. Są to portrety, są to sceny rodzajowe, a także fauna i flora. I co ciekawe, również szkła z montażem nawiązującym do starogreckich, starorzymskich monet, które są zdobione bardzo bogatą dekoracją złoceń. Zarówno formy szkieł, jak i sama dekoracja nawiązywały do różnych epok historycznych. Tutaj akurat widzimy szkła, które są poświęcone także cyklowi portretów, między innymi portretów Rubensa i Rembrandta, takie bardzo charakterystyczne. One pojawiały się często na innych szkłach. Z tego też powodu zaczęto rozważać czy śledzić historię dekoracji malarskich i na podstawie wzorników, a także powtarzających się dekoracji uznano, że część z nich jest to kalka, bardzo popularna pod koniec XIX wieku na porcelanie, ale warto zwrócić uwagę, że ta kalka była bardzo misternie przygotowywana. W naszych zbiorach zachowało się kilkanaście takich wzorników szklarskich, na których widzimy powtórzone wzory, ale też warto podkreślić, że wszystkie szkła dekorowane kalką były dodatkowo podmalowane i w żaden sposób nie ujmowało to wartości poszczególnych szkieł. Staraliśmy się pokazać na wystawie szkła malowane, które są charakterystyczne też dla Eckerta w postaci właśnie takich zdobień dość eksperymentalnych. Między innymi malowanie złotem, malowanie emalią, także szkła takie patentowe, które nie powtarzały się w innych firmach, czyli zdobione taką emalią nakrapianą dodatkowo koralikami. Tutaj mamy też ciekawy zestaw szklaneczek do szampana, między innymi te patentowe, z których każda posiada inną dekorację. Stanowiły to przede wszystkim zestawy 12 szklaneczek w pięknych etui, często wyściełanych atłasem i takież też posiadamy. Kolejna gablota to szkła z okresu historyzmu. Co ciekawego było w tym okresie na przestrzeni produkcji Fritza Eckerta? Mianowicie to, że nawiązywał on do staroniemieckich i starohistorycznych
historycznych epok. W tym przypadku mamy często do czynienia ze szklanicami z okresu renesansu, do wielkich humpenów czy wazonów z bogatą bardzo dekoracją, głównie przedstawiającą dawne herby niemieckie. Mamy tu szklanice biesiadne, które zostały podarowane w prezencie ślubnym. Na dużą uwagę zasługuje puchar zaręczynowy, których mamy kilka w swojej kolekcji. Natomiast opowiada on dość ciekawą historię, ponieważ były to darowane w prezencie ślubnym jeszcze w trakcie zaręczyn. Pan młody pił z dużego pucharu, a po przechyleniu panna młoda, czyli narzeczona, mogła napić się trunków z tej niewielkiej, małej miseczki, którą widzimy. Szkła te były zdobione bogatą dekoracją nie tylko herbów, ale także nawiązywały do tych, tak jak wspomniałam, starodawnych, renesansowych wzorów i były matowione specjalnym kwasem fluorowodorowym, który powodował, że to szkło jest matowe. Widzimy na nim liczne pęcherzyki powietrza. Także przetarcia złoceń są specjalnie na tę okoliczność stosowane. Różnorodność wzorów i form widzimy tu na przykładzie nie tylko szklanic, ale właśnie wspomnianych wcześniej humpenów, na którym oprócz herbów widzimy przedstawienie świętego Maurycego, charakterystyczny rycerz ze sztandarem, a także humpen, na którym pojawia się bardzo często dekoracja cesarza Niemiec w otoczeniu dworzan i jest to bardzo popularny wzór, często też naśladowany nie tylko na humpenach, ale także na szklanicach, też poszukiwany. Warto wspomnieć, że takie szkła były bardzo modne pod koniec XIX wieku i często kupowane przez zarówno arystokrację, jak i szlachtę, ale także mieszczan, którzy chętnie umieszczali swoje herby na tych pamiątkowych, luksusowych szkłach. Kolejne nasze spotkanie odbędzie się już wkrótce. Mam nadzieję, że kilka szkieł, które pokazaliśmy Państwu, zainteresują także kolejną odsłonę naszego spotkania, ponieważ jak wcześniej wspomniałam, w zbiorach Muzeum Karkonoskiego znajduje się bogaty zbiór także wzorników szklarskich. I co ciekawe, na wystawie pokazaliśmy nie tylko wzorniki, ale także szkła, które im odpowiadają wzorem, formą. Także zapraszam bardzo serdecznie. Thank you.